Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. W imieniu Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa pragnę przedstawić sprawozdanie komisji do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektórych innych ustaw na druku sejmowym nr 717 w przedłożeniu rządowym. Szanowni Państwo, projekt ustawy wprowadza zmiany mające na celu uwzględnienie w prawie polskim postanowień trzech decyzji Komisji Europejskiej wydawanych na podstawie dyrektywy w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego. W projekcie ustawy zawarto również zmiany mające na celu zapewnienie pełnej transpozycji wymienionej wyżej przeze mnie dyrektywy. Ponadto zaproponowano zmiany, które nie wynikają ze wskazań Komisji Europejskiej, jednak mają na celu usprawnienie procedur w zakresie gospodarowania odpadami wydobywczymi. Szanowni Państwo, wprowadzone poprawki w trakcie prac podkomisji, a później też zatwierdzone przez Komisję Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, pragnę Państwu przedstawić ich kilka. I tak w artykule pierwszym projektu ustawy, gdzie mowa o masach ziemnych lub skalnych przemieszczanych w związku z dodawaniem kopalni ze złóż, została wprowadzona zmiana, która zapewni spójność pomiędzy poszczególnymi aktami prawnymi. Dzięki temu zatwierdzony urzędowo plan ruchu zakładu górniczego będzie podstawowym dokumentem regulującym warunki pracy zakładu, w tym również sposobów postępowania z masami ziemnymi i skalnymi z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska, co zagwarantuje prawidłowe i bezpieczne gospodarowanie tymi masami. W czasie prac komisji dodaliśmy w definicji zainteresowanej społeczności odniesienia do organizacji ekologicznej, co zapewni spójność z przepisami dyrektywy dotyczącej odpadów wydobywczych. Definicja zainteresowanej społeczności zawarta w unijnej dyrektywie wskazuje, że do celów niniejszej definicji organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony środowiska i spełniające wszelkie wymogi zgodnie z prawem krajowym uważa się za mające interes w procesie podejmowania decyzji. Aby zapewnić spójność z przepisami dyrektywy o odpadach wydobywczych, zasadne wydaje się rozszerzenie zakresu niezbędnej dokumentacji sprawy na etapie udziału społeczeństwa oraz konsultacji transgranicznych przed wydaniem zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwania odpadów wydobywczych. W pracach komisji dodano również w ustęp 10 w artykule 1 w punkcie 18, gdzie mowa jest o zwolnieniu z obowiązku monitorowania obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Jest to uzasadnione w przypadku prowadzenia obiektu unieszkodliwania odpadów obojętnych. Wyłączenie to dotyczy wykonywania badań składu wód powierzchniowych, odciekowych i podziemnych, pomiaru objętości wód odciekowych oraz pomiaru poziomu wód podziemnych. Wysoka Izbo, dzięki proponowanym zmianom w przedłożonym projekcie rządowym Polska nie będzie obciążona dotkliwymi karami z tytułu braku implementacji unijnych dyrektyw. I ważne jest, że też wejście w życie nowych przepisów przyczyni się do usprawnienia procedur w zakresie gospodarowania odpadami wydobywczymi. Dlatego mając powyższe na uwadze, w imieniu Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa rekomenduję przyjęcie przez Wysoką Izbę rządowego projektu ustawy o odpadach wydobywczych na druku 717 z uwzględnionymi poprawkami w trakcie prac podkomisji i Komisji Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych. Dziękuję.